Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, a to jest dobra pamięć. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób możecie zapamiętywać dowolny tekst. Ja tutaj wybrałem sobie redutor Dona, ale to może być tekst prawny, to może być tekst raperski, to może być tekst ze scenariusza, jak jesteście aktorami cokolwiek. Mam tutaj zwrotkę, jak już widzicie, ściągniętą ze strony wolnelektury.pl i pokażę Wam krok po kroku, co zrobić, żeby sobie szybko tę zwrotkę zapamiętać. W pierwszej kolejności musimy rozgrzać nasz. Mózg. A żeby to zrobić, czytamy sobie pierwszy raz, drugi raz, oswajamy się z tekstem, całość czytamy, czyli nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało. Najlepiej wokalizować, mówić na głos, do siebie, skoncentrować się na maksa. Nic nas nie rozprasza, żaden telefon, żadne powiadomienia. Skupiamy się, czytamy na głos i w ten sposób koncentrujemy się na treści. I teraz ważna reguła. Nie będziemy tego tekstu zapamiętywali. W całości za jednym zamachem, jednym tchem, bo to nie ma absolutnie sensu. To co musimy zrobić, to zrobić sobie własne zwrotki, własne rozbicia na zwrotki. I rozumiem przez to takie dwie na przykład, albo cztery linijki. Rozbijamy sobie ten tekst Reduty na, w tym przypadku będzie nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole, 200 armat grzmiało i tu będzie już wszystko. Potem sobie znowu przejdziemy do artylerii ruskiej, ciągną się szeregi prosto długo daleko jako morza brzegi i znowu uczymy się dwóch linijek, dwóch linijek, a nie tak, że za jednym tchem wszystkiego, OK. I w pierwszej kolejności mamy nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole 200 armat grzmiało, mogę sobie to nawet skopiować i gdzieś tutaj wkleić na dole, żeby nas ta ściągawka nie rozpraszała. Ok. Gdy mam już taki tekst, to czytam sobie oczywiście znowu nam strzeleśnie kazano, wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole 200 armat grzmiało. W tym momencie wdrażam technikę pierwszych liter. I na czym ona polega? Na tym, że z każdej linijki wypisuję sobie tylko pierwszą literkę z poszczególnych wyrazów. Jak widzicie, tutaj będzie N, S, N, i S, N, P. D, A, G. Ok. Tak wygląda postać pierwszych liter w przypadku tej naszej zwrotki. I w momencie, gdy mam coś takiego, staram się czytać te dwie pierwsze linijki tylko poprzez te pierwsze litery. Gdy jeszcze zauważam, że mi nie wychodzi, że potrzebuję takiej małej ściągawki, to sobie kątem okaz poglądam na lewo i patrzę, nam strzelaśnie kazano. Aha, OK. Na tej zasadzie, ale staram się patrzeć już tylko i wyłącznie na te pierwsze literki, czyli tak. N, S, N, Dobra. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało. Widzicie? Teraz sobie tak jeszcze spojrzałem na pole. Aha. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało. Ok, No już czuję, że załapałem te dwie pierwsze linijki, więc mogę sobie znowu przejść do kolejnych dwóch linijek. Tak jak Wam powiedziałem, tutaj nie ma... E, takiej sytuacji, że uczymy się tego jednym tchem, bo po prostu byłoby to zwyczajnie bez sensu. Więc teraz wypisuję sobie kolejne pierwsze literki, czytając sobie jeszcze tak na głos, żeby sobie oswoić te dwie kolejne linijki. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi, prosto, długo, daleko, jaką morza brzegi. Czyli A, R, C, S, S, P, D, D, J, M, B. Okej. I staram się znowu spojrzeć tylko i wyłącznie na pierwsze literki. Jeszcze sobie raz przeczytam na głos całość. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako może brzegi. Ok, ARCSS. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako może brzegi. I teraz, jak już załapałem, że te literki mi weszły, że wiem po poszczególnych literkach, jak sobie to powiedzieć na głos, to mogę zrobić coś takiego że sobie odtworzę od samego początku ten wiersz, czyli tak Nam strzelecznie kazano, wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole, 200 armat już miało artylerii ruskiej ciągną się szeregi prosto, długo, daleko i jako morza brzegi, patrząc tylko i wyłącznie na ten zaznaczony tekst, już powoli umiem odtworzyć całość, tak? Gdy już dojdę do takiej wprawy, że tam te dwie, cztery, sześć linijek morza uda mi się um, zapamiętać, odtworzyć tylko i wyłącznie z tych pierwszych y, literek, to w tym momencie już w ogóle nie potrzebuję naszej ściągawy, tak? Ale staram się już te pierwsze dwie linijki otworzyć tylko i wyłącznie z naszej pamięci, tak? Czyli na razie tak sobie jeszcze przeczytam parę razy tylko z literek. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Ok, wobec tego, że już samych pierwszych liter jestem w stanie odtworzyć sobie ten wiersz, teraz spróbuję z zamkniętymi oczami. Jeżeli będę miał znowu taki, taką potrzebę, żeby sobie spojrzeć na te ściągawki, to sobie spojrzę, tak? Bez, bez żadnego problemu, bez stresu. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat krzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko i jako morza brzegi. Gdyby się tak stało, że w trakcie tego czytania z pamięci, czegoś bym zapomniał. Zero stresu, naprawdę zero stresu. Nie poddajemy się od razu, tylko. Otwieramy oczy i po prostu czytamy sobie ARCSS. Aha, czyli artylerii, artylerii ruskiej ciągną się szeregi, tak? Na tej zasadzie. I to będzie bardzo proste. Jedziemy sobie tak z kolejnymi linijkami i naprawdę bez najmniejszego problemu ten tekst powinien nam wejść do głowy. I widziałem ich wodza, przebiegł, przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Zamieniamy sobie na literki. O, 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 I w, i w, p, m, s, i j, m, 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 i j, p, j, s, w, s, z. Ok? Znowu. Powtarzam sobie z literek. Jak coś mi nie wyjdzie, powtarzam sobie ze ściągawki, nic się nie dzieje. I widziałem ich wodza. Przybiegł mieczem skiną i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. I widziałem ich wodza. Przybiegł mieczem skiną. I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Dobrze powiedziałem? Tak jest. I spróbuję sobie znowu całość. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko jako morza brzegi. I widziałem ich wodza. O, widzicie, zapało mnie. Muszę jeszcze raz w takim razie wrócić. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Dwieście armat brzmiało, artylerii ruskiej ciągnął się szeregi, prosto, długo, daleko jako morze brzegi. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem skinął i, jak ptak, jedno skrzydło wojska swego zwinął. Ok, zamykam oczy i odtwarzam z pamięci. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działu i spojrzałem na pole 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi, prosto długo daleko jako morza brzegi. I widziałem ich wodza, przybiegł mieczem skinął. Jak ptak, jedno skrzydło wojska swego zwinął. Jest OK, jest git. Widzicie tak w miarę szybko poszło mi ile sześć linijek i mamy to w pamięci. A później dochodzę do momentu, że zapamiętuję sobie wszystko w ten sposób, tak? Wszystko po tych pierwszych literkach Um, odtwarzam w taki sposób, jaki Wam powiedziałem. To też dostosujcie to oczywiście pod siebie, bądźcie elastyczni. To nie musi wyglądać jeden do jednego, tak jak Wam pokazałem, ale mniej więcej tak to może wyglądać. Zapamiętywanie wiersza, scenariusze, tekstu prawnego, wokalizowanie, konwertowanie coraz mniejsze, takie kondensowanie tej treści do postaci malutkich liter, potem już tylko z pamięci. I jak się mylicie, to wracacie, nie ma żadnego problemu, zero stresu. Każdy z nas ma tego typu problemy, że się trochę rozproszy, że czegoś zapomni. To jest zupełnie normalne. To będzie z mojej strony wszystko. Jak macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego tekstu, czy zapamiętywania innego tekstu, piszcie śmiało w komentarzach. Ja bardzo chętnie odpowiem. To był Maciej dobra pamięć. Cieszę się, że obejrzeliście do końca. Pozdrawiam. Dobra pamięć.